oraz jeszcze za opóźnienie rozpoczęcia naszej transmisji spowodowane przedłużeniem poprzedniej transmisji na antenie TVP1. Nadrabiamy szybciutko te zaległości, pokazując skoki Polaków. Z numerem drugim miejsce na belce zajął Dawid Kubacki, 20-latek z Nowego Targu, dzisiaj 34 w kwalifikacjach. Wreszcie udało mu się zakwalifikować do konkursu. No i popatrzmy na jego skok. Gdzieś tutaj przed punktem K ląduje, punkt K tutaj na Titlis na 125 metrze. 120 metrów Dawida Kubackiego w kwalifikacjach dało mu 34 miejsce, dokładnie ta sama odległość w konkursie. No i zobaczymy, na ile, jakie miejsce pozwoli mu to zająć już w samym konkursie. Jak na razie czterech Polaków w kwalifikacjach, 22, 125,5 metra z 12 rozbiegu. Zobaczmy, jak teraz poradzi sobie w konkursie. Konkurs rozpoczął się z 11 platformy startowej. Krzysztof Miętus krócej od Dawida Kubackiego. Dawid Kubacki 120 metrów, a Krzysztof Miętus w tej próbie 117, ale miał bardziej niekorzystny tylny wiatr, tylko 40 punktu otrzymał dodatkowo Dawid Kubacki, 2,4 za niekorzystny wiatr Krzysztof Miętus. Nota Polaka Dawida Kubackiego 102,4 punktu. No to może być ważne, może gdzieś w okolicach 30 miejsca się znajdzie Krzysztof Miętus. Niższa nota jest za Dawidem Kubackim. Trzeci z naszych reprezentantów, Stefan Hula. Dzisiaj bardzo miła niespodzianka w kwalifikacjach. 130,5 metra i trzecia pozycja Stefana Huli. Oby powtórzył to w konkursie. Dobra prędkość na progu. Ładnie tutaj leci i najdalej w tym momencie. Stefan Hula skakał jako 11 uczestnik tego konkursu. 24-letni, niezwykle sympatyczny skoczek ze Szczyrku. 131,5 metra przy lekko sprzyjającym wietrze. Minus 1. Widzieliśmy troszeczkę tam odjętych punktów za wiatr, minus 1,5 punktu, ale to najdłuższy skok w tym momencie i oczywiście Stefan Hula po swoim skoku, po próbach 11 zawodników obejmuje prowadzenie. No i ta odległość, no mogę tutaj zaryzykować, gwarantuje mu miejsce w drugiej serii. Kolejne pucharowe punkty, do tej pory zdobył ich tylko dwa. Radość na twarzy Łukasza Kruczka. Pięciu Polaków dzisiaj w konkursie. Niestety nie przebrnął kwalifikacji Marcin Bachleda, a zajął ten dodatkowy bonus. Plus wysokie noty za styl dają Rosjaninowi drugą pozycję. A teraz jaka będzie odpowiedź Polaków? Na rozbiegu jest już Kamil Stoch. Dziewiąty w piątek, wczoraj 12. Jak będzie dzisiaj? Kamil Stoch. Dobre, także płynne wyjście z progu. No i teraz oby jak najdalej poszybował. Krótko, niestety. Niestety tej odległości tutaj zabrakło. Źle chyba obrał parabolę lotu. Być może tak jak wczoraj w drugiej serii. Za bardzo chciał, zbyt nerwowo rzucił się tutaj do przodu. 120,5 metra. No są te punkty dodatnie za niesprzyjający wiatr, ale czy wystarczy ta odległość do zakwalifikowania się do drugiej serii? Jako 45 skakał Kamil Stoch. Jest 15, a zatem będzie w tej finałowej serii, ale na jednym z ostatnich miejsc w 30. Ma Małysza. Troszkę spóźnił swoją próbę w piątkowym konkursie. Nie było drugiej serii, nie miał okazji się poprawić. Był 14. Wczoraj już znakomita walka z Tomasem Morgensternem. Do tego postawa fair play naszego zawodniczka, już zawodnika. Machnął Hanu, lepiej stoi Adam Małysz na progu. Popatrzmy. Prędkość poniżej 92 km na godzinę. No walcza, by jak najdalej tutaj odskoczyć. No i w tych warunkach z tej czołowej dziesiątki Pucharu Świata Adam Małysz skoczył zdecydowanie najdalej. 119,5 metra, jeszcze dodatkowo 10,4 punktu za wiatr, no ale to za mało, aby dzisiaj walczyć o podium w tych zawodach. Szkoda, że organizatorzy nie zdecydowali się przed skokami tej ostatniej dziesiątki na podwyższenie rozbiegu, co pozwoliłoby tutaj tym znakomitym zawodnikom na pokazanie pełni swojego kunsztu. A tak Adam Małysz dopiero na miejscu 14 z notą 113 punktów. No i trójkę naszych reprezentantów. Dawid Kubacki, niestety niewiele mu zabrakło, ale jednak poza finałową 30. Andreas Kofler, Stefan Hoke drugi, Paweł Karolin trzeci na rewelacyjnym czwartym miejscu, tuż za podium. Stefan Hula po skoku na odległość 131,5 metra, lider Pucharu Świata Tomasz Morgenstern. Jak widzimy, na miejscu siódmym. Dziesiątkę zamyka zwycięzca kwalifikacji Severin Freund. Adam Małysz po tym skoku w bardzo niekorzystnych warunkach w pierwszej serii na miejscu 17, a w finałowej serii będzie jeszcze także Kamil Stoch. 120,5 metra daje mu 21 pozycję. Tuż za czołową 30 Dawid Kubacki w serii finałowej.
nie będzie Dawid Kubacki, 32. W serii finałowej nie zobaczymy też Krzysztofa Miętusa. Oddaję na razie głos do studia, a do Engelbergu powrócimy na drugą serię skoków. Sławy Jan Ahonen, ale ci akurat tutaj w tym konkursie spisał się nieźle. No i teraz Kamil Stoch, druga próba naszego zawodnika. W tej pierwszej nie za bardzo sobie poradził, teraz minimalnie chyba spóźnił na progu. No i zobaczmy, jak daleko poleci Kamil. Niezły skok! Tak, jest zadowolony, przełamał się. Ta druga próba we wczorajszym konkursie niezbyt udana, podobnie pierwszy skok dzisiaj. W kwalifikacjach też dzisiaj tak bez błysku, był 15. No ale teraz lepiej, 132 metry. Brawa dla Kamila Stocha. 23-letni zawodnik z Zębu, zawodnik klubu AZS Zakopane. Znakomity sezon letni. Nie startował od początku tego sezonu, no bo gdyby startował od początku, to pewnie on wygrałby klasyfikację generalną, a tak przegrał tylko z Japończykiem Daiki Ito. Jest drugi, 243 punkty, o 4 punkty równo za Finem Matti Hautamäkimä przed Andersem Bordalem w miejscu dla lidera rywalizacji. No i teraz Adam Małysz. Chcielibyśmy, aby zmienił on tam Fina na tej pozycji lidera konkursu. Pierwsza próba w niezbyt korzystnych warunkach, nie za bardzo udana. Zobaczymy, jak będzie teraz. Adam Małysz już w powietrzu. Minimalnie chyba spóźnił na progu. Niezła jak na niego prędkość. No i teraz walczy o odległość. Niezły skok. Dobre lądowanie. Zadowolony jest skoczek z Wisły. Czterokrotny już zdobywca Pucharu Świata. Tylko Matti Nykänen, legendarny Finn, może się pochwalić podobnym dorobkiem. 137 metrów to najdłuższa jak na razie próba tego konkursu. Brawa dla Adama Małysza. No, nie udało się w serii pierwszej. Wczoraj fantastyczna walka z Tomasem Morgensternem, minimalnie przegrana. Dzisiaj Adam Małysz do 10. Severina Freunda traci tylko 4 punkty, a zatem myślę, że po tym wspaniałym skoku spokojnie powinien do tej czołowej dziesiątki awansować. Do prowadzącego Andreasa Kofflera przegrywał 13,8 punktów. W ogóle niewielkie tutaj różnice punktowe. No i w tej klasyfikacji sporo jeszcze może się zmienić. Widzieliśmy gdzieś tam właśnie dokładnie na tej przerywanej czerwonej linii na oznaczającej hillside wielkość tej skoczni wylądowała. Adam Małysz. Brawa dla naszego reprezentanta. Wiatr minimalnie niekorzystny. Nota łączna 255,1 punktu. Adam Małysz obejmuje prowadzenie. 24-letni zawodnik ze Szczyrku. Był kiedyś 12 w Kusamo. Jak na razie jego najwyższe osiągnięcie. No i trzymajmy kciuki, aby Stefan poszybował jak najdalej. Niezłe wyjście z progu, takie spokojne. Teraz koryguje troszkę tutaj rękami lot. Niezły, dobry skok. Brawa dla Stefana Huli. Nie tak odległy, aby tutaj zagrozić Morgensternowi czy Małyszowi, ale jest szansa, myślę, na utrzymanie miejsca w czołowej dziesiątce. 128 metrów, mimo niekorzystnego wiatru, 4,3 punktu dostanie jeszcze dodatkowo. Myślę, że będzie przed Kamilem Stochem, że będziemy mieli dzisiaj trzech naszych reprezentantów w czołowej dziesiątce. Brawa dla polskich skoczków. Po krótkiej przerwie świątecznej zawodnicy powrócą do rywalizacji podczas turnieju czterech skoczni. 28 grudnia kwalifikacje, dzień później konkurs. No, Łukasz Kruczek zadowolony, chyba nawet troszkę zaskoczony, że Stefan Hula dzisiaj oddał dwa, a właściwie nawet trzy bardzo dobre skoki. Jest czwarty, a zatem wyprzedza nie tylko Kamila Stocha, ale jeszcze Severina Freunda. Pozostała nam już tylko trójka. Adam Małysz drugi, a zatem zarysowuje się tutaj drobna szansa, aby i dzisiaj Polak był na podium. Jerzy wygrywa zawody Pucharu Świata. No i kończy się ten ostatni przed świętami Bożego Narodzenia konkurs Pucharu Świata. Andreas Kofler wygrywa, Tomasz Morgenstern drugi, na miejscu trzecim Adam Małysz. Tuż za podium Paweł Karelin. Brawa dla reprezentanta Rosji. On dzisiaj będzie tak zwanym man of the day, a w czołowej dziesiątce jeszcze dwóch naszych reprezentantów. Na miejscu siódmym Stefan Hula i na dziewiątym Kamil Stoch. No, myślę, że w spokoju nasi zawodnicy mogą przygotowywać się do kolejnych startów. Do Engelbergu powrócimy na dekoracje, a na razie proponuję, abyśmy przenieśli się do naszego warszawskiego studia.